Ja się nazywam Krzysztof Siejkowski i chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o Java 8 na Androidzie. To jest fantastyczny temat na flaszkę, ponieważ status Java 8 na Androidzie jest taki, że nie ma, najprawdopodobniej nigdy nie będzie. Dziękuję. Dobra, dlaczego właściwie nie ma? To jest teraz pytanie. Nie ma dlatego, że Google się nie może dogadać z Oraclem o wykorzystanie Java na Androidzie. Są właśnie w trakcie procesu i póki ten proces się nie skończy, to oficjalnie na Androidzie się nie pisze w Javie, tylko pisze się w języku składniowym i funkcjonalnym, identycznie z Javą, ale wykonywanym na maszynie wirtualnej z innym zestawem instrukcji. Innymi słowy, Google musiałby napisać Java 8 od zera na swoją maszynę Dali. Nie mają żadnego znaku nie dali, że chcą to zrobić, mają inne plany, mają nowy runtime właśnie wprowadzane. Cóż więc nam pozostaje zrobić na dużej strony Java 8 na Androidzie? No, smuteczek. Ale jak już się tak nasmucimy, to można by się zastanowić, po co nam właściwie ta Java 8 na Androidzie? Co z tej Java 8 by można było tam wyłuskać? Król feature'ów jest tylko jeden w tej edycji. Są to lampy. Android lamp bardzo by potrzebował, głównie dlatego, że wszystkie platformy mobilne ma takie dwie cechy. Po pierwsze jest sterowany zdarzeniami, czy to zdarzenia idą jako kolbeki systemowe, czy to jest UI, a po drugie musi wypychać całą pracę, jaką tylko może poza wątek główny, bo wątek główny jest wątkiem UI-owym, a użytkownik nie lubi, żeby się aplikacja zawieszała. W związku z tym jest to po prostu idealna przestrzeń do różnego rodzaju kolbeków i listenerów. I tych listenerów i kolbeków rzeczywiście jest sporo, ale no to jest po prostu mnóstwo błędnych projektów, jak widzicie. Moim absolutnym faworytem w tej kwestii boilerplate'u jest klasa Media Player, która potrzebuje jedynie 8 listenerów, żeby prawidłowo raportować swój stan. Każdy z tych listenerów to jest jedna klasa z jedną funkcją. Cały ten boilerplate po prostu idealnie się nadaje do tego, żeby za pomocą lamp go odsiać. No tak, więc co my tutaj zrobić? Na szczęście istnieje rozwiązanie. To rozwiązanie nazywa się RetroLambda. Jest to biblioteka, która jest napisana z myślą o Javie, Javie 7, ale działa też na Androidzie i działa w następujący sposób. Kompiluje się swój kod źródłowy do Java 8 normalnie, po czym odpala się RetroLambda, RetroLambda przełazi przez cały wygenerowany bytecode i wszystkie instrukcje związane z lambdami zamienia na funkcjonalne ekwiwalenty, które są rozumiane przez Java 7 i tylko tyle. W związku z tym, projektem już to przemieli, to nie ma żadnych zależności więcej. Innymi słowy, jednym takim prostym krokiem nasze wszystkie listenery mogą wyglądać właśnie w taki piękny sposób. Jest to po prostu magia lampy. Ale androidowe aplikacje kombinują się z defaultu w Javie 6. Proces jest dość złożony już teraz, budowania tam się różne rzeczy dzieją, dlatego jeszcze tutaj trzeba wpiąć tą Java 8 i transformację bytecode, jak to wszystko zrobić. No całe szczęście też już istnieje rozwiązanie. Jest to plugin do Grabla, który jest teraz tym domyślnym systemem budowania dla Androida. Plugin nazywa się Grabla RetroLambda. No i po prostu wpina RetroLambda w procesie budowania. Jak go użyć? Otóż najpierw musimy sobie oczywiście tą Java 8 ściągnąć, potem musimy sobie posłuchać ścieżki. Konwencja jest taka, że ścieżka na Java 8 będzie nazywać Java 8 Home, a na inne wersje tam Java 6 do 7 Home. Potem musimy temu pluginowi wskazać, że chcemy kompilować nie do Java 6, tak jak Pan Bóg przekazał, co Google przekazał, tylko do Java 8 i że chcemy mieć potem kompatybilność z Java 1.7, no i żeby w ogóle wiadomo, z tego skorzystał. No i tyle wystarczy. Zbuduje się, wszystko będzie pięknie śmigać. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że Android Studio, czyli to idę do Androida oparty na IDEI, właśnie przez to, że jest oparty na IDEI, to rykoszetem dostało wsparcie do wyrażeń składniowych Java 8, mimo że ona nie jest wspierana. W związku z tym można sobie włączyć i wszystko pięknie się podpowiada, uzupełnia, typy się ładnie tam, typy ładnie są zaznaczane, wszystko jest super. Innymi słowy, tą prostą biblioteką możemy korzystać z nami na Androidzie. A jeśli ktoś
nabrał apetytu w tym momencie, myśli sobie, że no dobra, randy, ale to fajnie by jakieś strumienie użyć, albo jakieś inne rzeczy i chciałby sobie czegoś więcej spróbować, no to zawsze mu zostaje na drugim skali. No to już jest temat zupełnie inną pogadankę. Dzięki za uwagę. Tutaj z nim do prezentacji i do jakichś takich źródeł, z których się wyczerpałem. Miałem pytanie. No proszę. Da się to depagować jakoś? Jak już to przekonwertujesz? To jest dobre pytanie. To nie jestem w stanie powiedzieć, że nie sprawdzałem wszystkich pewnych case'ów, ale generalnie ten podstawowy zadziałał. Wykorzystałem jeszcze produkcyjnej aplikacji tego, do tej pory, więc jeszcze też nie sprawdzałem tych takich ciężkich warunków na takim testowym projekcie, to w miarę działa. Jakieś zależności musisz wyciągać z tego projektu Androidowego? Wiesz co, to już nie będzie miało żadnych zależności, tylko po prostu w kroku budowania będziesz musiał wyciągać tą lampę i ten dalej wyciągać to wszystko. Ja tylko wydłużam czas budowania. Tak, to będą dodatkowe kroki i wszystko. A może to ci ile procent zwiększa się właśnie ten czas po twoim doświadczeniu? W takich małych apkach, które pisałeś? O, to jest moje pytanie. Wiesz, nie powiem sobie prawie procentów. Od kiedy używam gracza, przestałem spać na zegarek, bo po prostu chcę płakać. Jak patrzę, to budowa jest tak koszmarna.